Dzień dobry, Myszko. Cześć, witam. Myszka podlewa. Tak idzie piwoda. To są hortensje, tak? I fru, woda leci. Patrzcie, myszka stoja. Piw-paw robiła. Pomachaj nam. No. Patrzcie, ile orzechów. Nie, ja tu pokażę naszej rodzinie. Ile orzechów. Jak nigdy w życiu. To jest tyle orzechów. No, my tu mieszkamy od 3 lat, ale nigdy w życiu nie widziałem tyle orzechów o takiej porze. No, one nie są jeszcze dobre. One będą tak, ja wiem, może na koniec sierpnia. To jest odmiana laskowa warszawska, coś takiego, jakoś tak to się nazywa. Piękny. Nigdy nie miałem możliwości spróbować tak za... No tak spróbować to miałem możliwość, ale tak żeby... Coś więcej z tych orzechów tu nigdy w życiu. Zawsze pustka była. Cześć. Witajcie. Dzisiaj są takie ogólne, można powiedzieć, porządki w domu i stwierdziłam, że przyjdę do piwnicy, do mojej takiej, nie wiem, spiżarki można to nazwać, i pokażę wam oto właśnie zapasy przywiezione od rodziców. Są i ogórki, i te sałatki, które widzieliście, co robimy. To są takie sałatki, a tu są ogórki. Więc idę je powkładać do spiżarki z tej miski, bo mam miskę pożyczoną od rodziców. No bo w aucie właśnie wiadomo, że zawsze łatwiej jest to przewieźć. Także no co, idę poukładać i pokażę wam, jak to wygląda. Może już na półkach to będzie ładniej. No i co ja wam mogę tutaj pokazać? No mogę pokazać ciemność. No niestety tutaj w piwnicy jest dość ciemno, ale z tego co mogę wam pokazać, no to wam pokażę. Tutaj poustawiałam ogórki, tutaj są sałatki. Tu, o, ciemno, ciemno. Tu jest jeszcze jeden słoik z ubiegłego roku, który mam od rodziców. Tutaj są kompoty, które mam z poprzedniego roku i jeszcze 2 lata temu, bo na przykład ta czerwona porzeczka, którą mam opisaną, jest czerwiec 2017, także 2 lata. Tu są jabłuszka, tam są z tyłu wiśnie, różne inne rzeczy. Tutaj mam, jak widzicie, no puste słoiki. No i tyle tak widać. Tutaj mam jeszcze ogórki, no ale nie widać. Tutaj są dżemy, też nie widać. Jakieś wiśnie i tak dalej. Nie widać. No, w każdym razie tak wyglądają moje półki w spiżarce. Ja tutaj się zajmuję, ja tutaj robię porządki. Ostatnio wyrzuciłam trzy takie naprawdę duże worki słoików. Takie, wiecie, z segregacją na szkło. Bo były po prostu takie niewymiarowe, jakieś malutkie. Ja takich malutkich nie potrzebuję, jak widzicie. Ja tylko zbieram litrowe i takie półlitrowe, ale teraz dużo takich właśnie półlitrowych dałam rodzicom ze 30 sztuk na te sałatki, więc ubyło mi.
Ale głównie mi jeszcze, o widzicie, tutaj są też cała półka litrowych. No dużo mi jeszcze po prostu zostało litrowych, pół litrowych jest mało. Trzeba zbierać. Ale tak naprawdę głównie ja tylko litrowe używam. Jak już to pół litrowe na kompot z czerwonej porzeczki, a tak to wszystko pakuję w litrowe, bo nawet wiecie, jeśli kompot jest taki jak tutaj pół litrowy, no to jest go mało, no ile tam, ze dwie szklanki są, tak? Ale z czerwonej porzeczki robię w małych. Tutaj mam jeszcze, co tutaj mam? Agrest czerwony, nie wiem czy to widać, nic nie widać, ciemność widać, o jest agrest czerwony, to wygląda jak wiśnie, ale to jest czerwony agrest. Co tutaj jeszcze mam? Jabłuszka, też czerwony agrest, no tam już z tyłu nie będę patrzyła, najwięcej mam z czerwonej porzeczki i z jabłuszek tak naprawdę. O, tutaj są jabłuszka, też jeszcze 2017, najwięcej jest jabłuszek właśnie, też taka, widzicie, tutaj jest taki czerwony. Czerwone, no to są czerwone jabłuszka po prostu, a te jaśniejsze to są po prostu zielone jabłuszka, no i tak to wygląda. No, się teraz już umęczyłam, nosiłam te słoiki, to się trochę zmęczyłam. Cześć, dzisiaj wita Was oto taki przepiękny okaz pstrąga. Dzisiaj będzie na obiadek z piekarnika. Mam tylko pieprz cytrynowy, sól i czosnek. I tak naprawdę do takiego pstrąga to nic więcej nie potrzeba. Widzicie, jest taki ogromny, że aż wystaje. No, ale już większego naczynia żaroodpornego nie mam. Więc co mi pozostaje? Pozostaje mi się z nim pożegnać i wsadzić go do piekarnika. No a po obiadku czas na deserek przyniesiony prosto z drzewa. Takie czeresionki. Jejku, jejku, wiecie ile jest zrywania na tym drzewie? Ach, ale to nic, wszystko idzie do brzuszka. Teraz druga strona. I tak po kolei. Ile to roboty jest z tym myciem. Tyle trzeba się napracować. No teraz jeszcze brzuch. No i tu łapki by się jeszcze przydało. No jak to sięgnąć? I znowu to ucho? To już myłeś. No dobra, dałem radę. Teraz sobie wygryzę wszystko z tych palców. Bo tam jest co gryźć. W ogóle sobie całą łapę ugryzę i też będzie dobrze. O Boże, co za gimnastyki. Zmęczyłem się. No jeszcze pod pachami trzeba. Hej, jestem znowuż w garderobie. Nie wiem, co tu zrobić, żeby mnie troszeczkę bym była na dole. Może tak, bo nie mam was gdzie za bardzo, jak to tutaj ustawić, ale o, chyba lepiej. Tutaj widzicie sypialnię, tutaj jest koszyk z suszarką, tam wiecie, lokówką, coś tam, coś tam. Tutaj widzicie część ciuchów zimowych, no bo w garderobie mam większość rzeczy takich, których nie noszę na co dzień, a resztę mam tam w dużej szafie w sypialni i tak przenoszę po prostu. Jak jest lato, to zima jest tutaj, a no i odwrotnie, tak? Więc garderoba to raczej służy do przechowywania takich rzeczy, które noszę po prostu rzadziej. No ale też nie zawsze, bo też mam, wiecie co, ja chyba, bo mi tu jaśnieje i ciemnieje, ale znowuż z drugiej strony, o, to będzie przeszkadzało, więc bym musiała stać tak, a za wysoka nie jestem. Więc nie wiem, co by tu za bardzo zrobić. Tak bym musiała mieć z 1,90 m. Co by tu wykombinować? Bym musiała być tak. Czekajcie. No dobra, teraz chyba będzie dobrze. Jadę.
Koniec z... No nie, nie, nie będzie dobrze. Zawsze będzie trochę to widać. Koniec z wymówkami. Koniec. Cały czas sobie robiłam wymówki, bo nie będę prasować, bo jest za gorąco. Nie będę prasować, bo jest za ciemno. Nie będę prasować, bo słońce świeci. Nie będę prasować, bo... cokolwiek. No i tak się skończyło, że właśnie muszę prasować, dlatego że mam taką stertę do prasowania. Po prostu jak na to patrzę, to aż mnie telepie. Nic tak mnie nie przeraża jak prasowanie. Nic. Naprawdę ciężka sprawa, ale naprawdę już po prostu nie ma wymówek. No nie ma wymówek, nie może być wymówek, także jadę, słuchajcie, z tym koksem, włączyłam żelazko, trudno. Muszę coś z tym zrobić, bo utonę. Po prostu wezmę i utonę. Więc biorę to i muszę wam się troszeczkę pożalić, bo tak sobie pomyślałam, że może podczas prasowania to jest dobry moment, żeby wam się troszeczkę pożalić na to, że to tak jest. Człowiek jest taki durny. Słuchajcie, jak jest zima, to narzekamy, bo jest zimno, nie? No wiadomo. Zaraz mnie to światło doprowadzi do nie wiem czego. No wiem, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tak będzie lepiej? No nie wiem, czy tak będzie lepiej. A może jak ja bym to... A teraz lampkę odwróciłam w tamtą stronę. Może tak da radę. O, już chyba mniej. Dobra. Słuchajcie, jak jest zima, to narzekamy, że jest zimno. Oj, chcemy lato, żeby lato było, żeby lato było. Jak jest lato, to normalnie jest nam za ciepło. I tak non-stop człowiek jest niezadowolony. Ale prawda jest taka, że wiecie, prasować, jak jest 40 stopni, tutaj na górze mi jest naprawdę ciężko. Ale z drugiej strony, no przecież nie mogę doprowadzić do sytuacji, dzisiaj nawet troszeczkę popadało. No i troszeczkę jakby wleciało takiego chłodu. Jakbyście widzieli, to nie patrzcie, bo mam tutaj dziurkę. Kot mi zadrapał już jakiś czas temu, ale to jest taka moja robocza, domowa bluzka, w której najluźniej się czuję i w takie upały po prostu w domu jestem. Ona jest taka, wiecie, robocza, jak sprzątam, jak nie robię nic konkretnego. No i to tak jest. Jak jest lato, chcemy zimę. Jak jest zima, chcemy lato. Jak nie mamy czasu, to sobie myślimy, o, jak będę miała czas, czy jak będę miał czas, to zrobię, to zrobię, tyle zrobię normalnie, ile ja zrobię. A tak lubimy narzekać na brak czasu, na wszystko. A jak już mamy ten czas, to tak, telewizor, kanapa, coś tam, nie wiem, cokolwiek, też cokolwiek, no bo to wiadomo, że musi być cokolwiek, no to będziemy się wymigiwać, bo cokolwiek. I ja tak właśnie, słuchajcie, robię, to sobie myślę, chociaż naprawdę, wiecie co, ja ostatnio mam taki, żeby nie powiedzieć źle, to powiem zapiernicz, że ciągle coś, dzisiaj też byliśmy te ciuchy do krawca dać. Artur pojechał napełnić klimatyzację, bo tam znowuż jest jakiś problem. On ma od jakiegoś tam czasu, cały czas sprawdza, czy tam nie ma gdzieś przecieku. No i u jednego fachowca byliśmy, no to mówi, że nie, że wszystko jest ok, kupę kasy zapłaciliśmy, bo tam sprawdzanie, wiecie, jakieś tam cuda na kiju. Teraz znowu pojechał do innego, mówi, no może, też mówi, że nie, znowu zapłacił kupę kasy. No i tak to jest właśnie z autami, no ale co zrobić? No i słuchajcie, i fakt, jesteśmy zabiegani, ciągle coś załatwiamy, ciągle gdzieś dzwonimy, ciągle coś, szukamy czegoś w internecie, cały czas coś, a to trzeba kupić to, a to trzeba zrobić to, a to trzeba tamto, bo oprócz ślubu też jest takie codzienne, normalne życie, i
No i też są, pomimo takich ślubnych rzeczy do załatwienia, są też inne rzeczy, które gdzieś tam wychodzą, które są związane gdzieś tam z rodziną, z tym, z tym, z tym. No i po prostu cały czas, słuchajcie, coś, no normalnie jakaś madafaka, jak ja to mówię. Także zalatani jesteśmy naprawdę na maksa i ktoś by mógł powiedzieć, mój Boże, co to tam za wielkie rzeczy? No może to nie są wielkie rzeczy, ale taka latanina, taka wiecie, że cały czas się o czymś myśli, cały czas się ma coś w głowie, cały czas jest jakaś tam myśluwa, myślenie co jeszcze, a to, a tamto, a siamto, a zapisywanie, a to, no i wiecie, no z jednej strony, dobra, wszystko można ogarnąć, ale z drugiej strony tego jest naprawdę tyle, że szok. No i tak latamy, i tak biegamy, słuchajcie, ja co chwilę przerywam, dlatego że biegam do tamtej szafy układać na wieszaki, ale będę tak robiła filmik, będę przycinała, żeby ogólnie nie było jakichś tam przerw. No i tak sobie pomyślałam, tak mnie strasznie przyjechaliśmy w ogóle z tego, od tej pani krawcowej. I tak mnie w ogóle strasznie głowa rozbolała. Wczoraj też mnie głowa bolała. Wzięłam dwie tabletki. Dzisiaj też mnie, bo jedna to na mnie nie działa, bo takie tam w miarę słabe biorę. No ale muszę wziąć dwie za to. No i co? Dzisiaj też mnie rozbolała i ja już nie wiem, czy to jest od tego ciepła, czy już od tego myślenia, czy wszystko naraz normalnie. Chyba mnie normalnie ten stres, te nerwy, to wszystko mnie normalnie chyba zje. Ja już chyba z jednej strony bym wolała mieć ten ślub, nie wiem, jakoś na ostatnią chwilę, żeby sobie pomyśleć, a co tam zrobię, to zrobię, a czego nie, to nie, trudno, to nie moja wina, nie mam czasu, pal licho. I tak wiem, że coś tam nie wyjdzie, i tak wiem, że nie ma ślubów ani wesel idealnych i zawsze jest coś nie tak. Bo nie może być tak, że jest wszystko cudownie, ale same myśli na ten temat to mnie tak normalnie przerażają, że ja się zastanawiam, czy to oby wszystko, chociaż i tak ja się staram naprawdę na luzie, w miarę na luzie, na ile to możliwe, do tego podejść, ale no wiecie, gdzieś tam człowiek myśli, tak? No bo bym musiała być nienormalna, żeby nie myśleć, no więc się zastanawiam, a to, a tamto, a siamto. O Jezu, normalnie... Szok, szok, szok. Szok, mówię wam. Teraz to w ogóle mamy taki tydzień, słuchajcie. W weekend był kolega, teraz w środę przychodzi do nas koleżanka, w czwartek przychodzi jeszcze jeden gość. W sobotę zjeżdża mój brat, przyjeżdża z Norwegii ze swoją dziewczyną i z psem. I po prostu wtedy jedziemy do rodziców i w ogóle. I słuchajcie, tyle się dzieje, tyle wszystkiego się dzieje, że ja tylko się zastanawiam, jak ja z tym czasem normalnie wszystko mam wyrobić, chociaż na szczęście to nie jest tak, że wiecie, ale jeszcze tak, muszę zaszukać w ogóle jakiejś takiej wymarzonej fryzury ślubnej, no nie mam pomysłu, w ogóle nie wiem, co mi się podoba, no nie wiem, nie wiem, w ogóle mam pusto we łbie, totalna pustka, zero, nic, zero po prostu, jeszcze muszę się umówić na kolejną wizytę w sprawie sukienki, przymierzyć, wiecie, muszę zdecydować, ale to ja już poprosiłam moją siostrę, żeby ze mną pojechała, żeby przyjechała i ze mną pojechała, bo ja już po prostu nie wiem, ja już patrzę na tą sukienkę i wiecie, ja już nie wiem, czy tak jest dobrze, czy tak jest dobrze, czy jak nie ktoś spojrzy po prostu okiem z boku, bo ja po prostu normalnie szału dostanę. Mówię wam, czysty cyrk. Ja już zaczynam czuć po prostu siłę. Siłę tego wydarzenia zaczynam czuć normalnie, tak. Już wszystko po prostu naraz i sobie myślę, że chyba normalnie zwariuję. Jeszcze tak, no piorę tutaj. Ciągle piorę, piorę, piorę. Wyprasować nie mam kiedy, to znaczy nie chcę mieć kiedy. No i to rośnie i rośnie i sobie tylko patrzę na tą stertę, ale wiecie, tak za często nie patrzę, bo mam w garderobie. No to jest jedyne dobre, co mnie chroni przed tym właśnie, żeby do końca nie zwariować. No ale jak ja dzisiaj po prostu tu weszłam, jak ja zobaczyłam, do jakich rozmiarów mi to urosło, no to mówię nie. No po prostu nie. To już jest ten czas, bo
Ja rozumiem, że fajnie, że niektórzy tak mają, że mają mieszkanie, no to nie mają za bardzo gdzie sterty prasowania wrzucić i ubolewają nad tym, że nie mają gdzie wrzucić, bo by chcieli to jakoś przed gośćmi schować i tak dalej. No, no to super, nie? Ja mam gdzie schować, ale z drugiej strony to jest, wam powiem, niedobre. Także nie narzekajcie, ci, którzy nie mają gdzie schować, nie narzekajcie, bo ja wiem, że są w domach niektórych takie tajemnicze szafy, do których się wszystko wrzuca. Nie róbcie tego, nie róbcie, bo to jest zdradliwe, bo potem wiecie co, patrzycie do szafy, nie mam co ubrać, no gdzie są wszystkie moje ciuchy, no nie mam co ubrać, no. No i potem zaglądacie do tej szafy, a tam już po prostu urosło do rozmiarów nie wiem jakich. Także no nie róbcie tego, to jest, wam powiem, dobre, to się tylko tak wydaje, że to jest takie fajne i takie dobre i takie super. Bo to wcale nie jest takie wcale super, ani takie wcale dobre. Bo to jest zdradliwe. Tyle wam powiem. Bo wszystko fajnie, ale weźcie to później, wszystko poprasujcie. To ja tutaj będę siedziała 2 godziny dzisiaj i tak w ogóle tego nie poprasuję. Więc uwierzcie mi, to nie jest fajne. No musiałam przerwać, bo zadzwoniła siostra, potem mama napisała, no i tak wyszło. I słuchajcie, co ja tu mówiłam? No, mniejsza z tym, wchodzi o to, nie będę już się powtarzać. Mam na myśli, mówiąc to wszystko, że człowiek ciągle narzeka i tak dalej, mam na myśli to, że na przykład mam takie sytuacje, że sobie myślę na przykład tak. Jutro jak wstanę, to zrobię to, to, to i to. Nie? No. Taki będzie dzień, tyle zrobię, wszystko zrobię. A potem się kończy tak jak dzisiaj, że tak naprawdę co zrobiłam? 3 rzeczy na krzyż zrobiłam, a mogłabym ten dzień taki mieć wykorzystany. No ale że leń jest silniejszy, to po prostu tak jest, ale też sobie myślę troszeczkę, że to jest tak, że ja chcę za wszelką cenę coś tam zrobić, coś tam, wiecie, to w domu coś jest do zrobienia zawsze, w ogrodzie jest do zrobienia, cały czas jest coś do zrobienia. I tak naprawdę ja zamiast sobie odpocząć jednego dnia na przykład, żeby mieć siły na dzień następny, bo przecież następnego dnia też jest dzień, to ja czasami normalnie coś robię do nocy, a wtedy na drugi dzień ja jestem nieprzytomna. No i ile można, tak? Ja powinnam sobie jakoś odpocząć, a ja jestem taka, że mi tak żal tego czasu, że ja bym coś robiła, robiła, robiła i robiła. No a ile można robić? No i tak powinnam sobie jakiś dzień przeznaczyć po prostu na totalny odpoczynek i po prostu leżeć z brzuchem do góry i odpocząć. A ja nawet, słuchajcie, nie umiem sobie na hamaku poleżeć tak długo, że długo, na przykład nie umiem tak leżeć na przykład 2 godziny. Nie umiem, bo ja sobie patrzę, gdzieś tu spojrzę, o, to jeszcze tego kwiatka bym przycięła, a tu bym to zrobiła, nie, no teraz to muszę podlać, nie? I tak cały czas, cały czas, cały czas coś. A jak w domu się obudzę, to patrzę, o, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. I czasami natłok tego wszystkiego to po prostu powoduje, że mi się na samą myśl odechciewa i wtedy tak wolno robię, trochę zrobię, ogólnie nic nie zrobię i jest wieczór. I znowuż mam do siebie pretensje i to jest normalnie tak wnerwiające. Powiedzcie, czy też tak macie, bo u mnie to jest standard, po prostu to jest standard. To jest normalnie standard. No, ale kończąc, nie zanudzając was, muszę z tym skończyć i muszę sobie wyznaczyć jeden dzień na odpoczynek, na takie nierobienie. Dobra, mogę coś zrobić. Wiadomo, że nie położę się plackiem i nie będzie tak, że nie zrobię obiadu, nie zrobię śniadania i w ogóle powiem, ja to pierdzielę, ja nic nie robię. Tylko chodzi o to, żeby umieć odpocząć. I więc ja zrobię tak, że sobie wyznaczę jeden dzień na taki odpoczynek, że odpoczynek. Po prostu zero obowiązków takich do pracy. I tyle. I będę, muszę się nauczyć odpoczywać też. No, o to mi chodzi.
a nie, że cały czas coś, a jak ja już jestem tak zmęczona, że chcę coś zrobić, a nie mam siły, to ja tak robię i robię, ale tak się do tego zabieram, bo jak mi się chce i ja mam wenę, to ja potrafię naprawdę bardzo dużo zrobić, a jak nie chce mi się, no to ja po prostu tak o, udaję, żeby siebie oszukać, że coś robię, a tak naprawdę nic nie robię, ale też nie odpoczywam i to jest chore, to jest po prostu chore, to jest jakieś normalnie nienormalne. Więc tak, muszę się nauczyć odpocząć, ale to dopiero jak wyprasuję. To jest szok z tym prasowaniem, do czego ja doprowadziłam, żeby tyle normalnie mieć do wyprasowania, to jest jakiś horror. Naprawdę. No, także słuchajcie, podsumowując, ja uczę się odpoczywać, a wy nie róbcie stert do prasowania. Takich, wiecie, jak ja sobie zrobiłam, bo to nie jest nic dobrego. Nic dobrego. Także dzięki, kończę. Pa! No dobra, to teraz wam pokażę, dlaczego nie róbcie stert z prasowaniem. Bo pomimo tego, że przynosicie z linki coś, co jest złożone, to po pewnym czasie przerzucania i szukania czegoś do ubrania widzicie na przykład taką koszulę. I teraz jak ja mam się zacząć z tym męczyć, to normalnie bym to wyrzuciła do kosza na śmieci. Taka jest prawda. Także nie róbcie tego. Także widzicie, my też kolejkami jeździmy. No, my nie też jeździmy kolejkami, proszę. Najpierw autobus był, a teraz kolejka. Kierunek Sopot.